Poznałeś już takie podstawowe techniki pracy z SVG. Umieściliśmy go jako obrazek, czyli za pomocą znacznika img. Teraz będziemy ręcznie pisali kod takiej prostej grafiki SVG pracuję z dokumentem indeks katalog lekcje 887 początek popatrz może co tutaj mam no wiele nie mam element main w środku article ten artykuł oczywiście nie jest potrzebny no u mnie tak to wygląda a ty możesz sobie svg umieścić praktycznie w dowolnym miejscu może być to dowolny znacznik który będzie taki obrazek svg Otaczał. Ja w każdym razie chciałbym Ci po prostu pokazać przykład, no właśnie, takiej prostej grafiki typu SVG utworzonej już jako znaczniki, czyli ręcznie będziemy definiowali właściwości każdego kształtu. Od czego rozpoczniemy? No rozpoczniemy od znacznika SVG. On koniecznie musi posiadać element otwierający i element zamykający, bo tak naprawdę to będzie taki nasz obszar roboczy, na którym będziemy rysowali kształty. Pierwsza rzecz, jaką chcę tutaj zrobić, to ustalić rozmiary tego obszaru roboczego, czyli do tego otwierającego elementu dodaję dwa atrybuty: height 140. Tu nawet nie trzeba koniecznie dopisywać pikseli, to będzie w każdym razie wysokość. Width i na przykład tak samo taki kwadratowy obszar o rozmiarach 140 na 140. Podaję same wartości, no bo piksele będą przez przeglądarkę zakładane jako wartości domyślne. Samo to jeszcze nic mi nie da. Mógłbym sobie tutaj zapisać, co prawda, zmiany i przejść szybko do przeglądarki. O, i tutaj mam taki pusty obszar roboczy. Oczywiście jeszcze w tym obszarze nie narysowałem żadnych kształtów. Może więc przejdźmy tutaj do środka pomiędzy te znaczniki SVG i narysujmy sobie taki prosty okrąg. Circle, czyli okrąg. R równa się 70. Co to oznacza? R to promień, czyli okrąg o promieniu 70, a więc średnica 140. Tak, żeby się mniej więcej zmieścił w tym naszym obszarze roboczym. Teraz będę musiał dodać jakieś wypełnienie. Jest to atrybut fill. I po prostu tutaj podaje kolor wypełnienia. Ja o kolorach jeszcze szczegółowo nie mówiłem. Takie kolory mogą być zapisane na przykład w formacie heksadecymalnym. Taki format zawsze rozpoczynamy od hash, a potem zazwyczaj następuje 6 liter oraz cyfr. Taka kombinacja, która tworzy konkretny kolor. Ja na przykład użyję EF4836 i powstanie mi taki kolor jasno-czerwony, albo nawet taki ciemno-pomarańczowy. Akurat mój edytor od razu podświetla takie kolory, pokazuje mi jaki kolor uzyskam. Być może w Twoim edytorze to wygląda inaczej. No w każdym razie taki typowy kolor zapisany w formacie heksa decymalnym. Tutaj bardzo ważna uwaga. Wewnątrz takich znaczników tworzących SVG. Muszę jeszcze tutaj na końcu dodać taki ukośnik. W przypadku takich znaczników, o jak na przykład, meta, mamy tylko element otwierający, i tutaj po stronie prawej nie musimy dodawać już nic. Jednak jeśli są to takie znaczniki zagnieżdżone, tworzące na przykład grafikę SVG, to zawsze ten element zamykający w formie takiego jednego ukośnika tutaj na końcu trzeba dodawać. O tym musisz koniecznie pamiętać. No, w każdym razie to utworzy mi okrąg o promieniu 70 i z takim kolorem wypełnienia. Ja sobie zapiszę zmiany, przejdę sobie tutaj do przeglądarki. No teoretycznie jest, ale coś tutaj się nie zgadza położenie tego okręgu. Domyślnie środek okręgu umieszczony będzie tutaj w lewym górnym rogu naszego obszaru roboczego. Chciałbym umieścić go na środku obszaru roboczego czyli tutaj w środku, muszę sobie dodać jeszcze atrybuty, które pozwolą mi ten okrąg przesunąć w osi x oraz w osi y. Cx równa się 70. A CY również równa się 70, czyli przesunięcie o 70 pikseli w poziomie i w pionie. Dzięki temu przy takim promieniu 70 okrąg zostanie umieszczony na środku. Zapiszę zmiany, przejdę sobie tutaj, otwierzę. No, i wszystko się tutaj ładnie zgadza. Mamy okrąg o promieniu 70 umieszczony dokładnie na środku, no bo w stosunku do tego lewego górnego rogu obszaru roboczego przesunęliśmy go w pionie i w poziomie dokładnie o 70. Czyli tak wygląda rysowanie bardzo prostej podstawowej grafiki SVG. Może jeszcze dodajmy sobie drugi okrąg na środku. Skoro będzie to drugi okrąg, to ja po prostu muszę tutaj znowu dodać element, który nazywa się circle. Koniecznie dodaję ukośnik, bo tak jak mówiłem, we SVG musimy to zawsze w ten sposób zamykać. I dodajemy atrybuty. Ten będzie miał już na przykład troszkę mniejszy promień, 50. Ale przesunięcie będzie takie samo, bo cały czas umieszczamy tą grafikę na środku w stosunku do lewego górnego rogu. Czyli pomimo mniejszego promienia wciąż muszę go przesunąć od tego narożnika o 70 w poziomie i o 70 w pionie. Tutaj również muszę dodać jakieś wypełnienie, żeby ten drugi okrąg był widoczny. Tylko tutaj użyję sobie innej wartości koloru. Hash 8E44 i na przykład AD. To mi da taki kolor purpurowy, czy tam fioletowy. Dzięki temu te dwa okręgi będą się różniły od siebie kolorem. Zmiany zapisałem, i chciałbym jeszcze raz sobie tutaj przejść, odświeżę. Popatrz, mamy dwa okręgi takie o wspólnym środku. Ten drugi ma mniejszy promień i inny kolor wypełnienia. Może jeszcze dodajmy sobie jakiś obrys do tego okręgu wewnętrznego. Na przykład. Obrys w kolorze białym. Powrócę tutaj i muszę dodać kolejny atrybut. Atrybut stroke, czyli obrys. Tutaj podaję taką wartość koloru hash oraz 6 liter f. To będzie po prostu kolor biały. I jeszcze muszę określić, jaka będzie szerokość tego obrysu. Stro stroke, kreska with, czyli szerokość obrysu, i myślę, że tutaj użyjemy sobie powiedzmy 3 taki, żeby był dość dobrze widoczny, ale jednocześnie, żeby nie był zbyt szeroki. Tutaj jeszcze muszę wprowadzić poprawkę, tutaj oczywiście uzupełniam brakujący znak równości i to już powinno wystarczyć. Takie wypełnienie, obrys w kolorze białym i szerokość tego obrysu 3 piksele. A właściwie nie tyle piksele, bo to można teoretycznie dowolnie skalować, czyli można by powiedzieć, że to będzie miało szerokość 3 w tych takich wewnętrznych jednostkach relatywnie do na przykład promienia tego okręgu. W każdym razie zapisałem sobie zmiany, tutaj sobie otwieram. Popatrz, mam rzeczywiście obrys o szerokości 3 w kolorze białym. Jeszcze raz przypominam, że jest to wektorowa grafika w pełni skalowalna. Mogę na przykład w przeglądarce użyć CTRL+, Kilka razy i popatrz, to będzie się zawsze powiększało bez utraty jakości, bo są to wektory, które dowolnie skalować możesz. Mogą więc użyć Ctrl plus, mogę użyć Ctrl minus, i zawsze się to będzie płynnie bez utraty jakości skalowało. No na tym polega właśnie ta główna idea tworzenia grafiki wektorowej w przeglądarce grafiki typu SVG. W każdym razie na tym etapie wiesz już, jak. Rysować kształty, podając ich właściwości, za pomocą właśnie takich oto znaczników. No tak to w praktyce wygląda. Oczywiście to jest prosty przykład, ale możliwości tego formatu SVG są dużo, dużo szersze. Jest to temat, któremu można by, myślę, śmiało poświęcić osobny kurs, bo naprawdę można bardzo dużo ciekawych efektów w ten sposób osiągnąć.